kiedyś ładne zdanie usłyszałem i to mi się bardzo spodobało i lubię powtarzać, że zmieniamy się po to, by zmieniać otoczenie. No i ja ten proces zmiany zacząłem przechodzić jakiś czas temu, wciąż jestem w jego trakcie. No i cieszę się, że właśnie może to promieniować w jakimś tam mikrostopniu na to otoczenie, ale tyle mogę. Siedem lat temu, 10 lat temu niewiele wiedziałem o klimacie. Słyszałem, że mamy globalne ocieplenie i mniej więcej tyle. Zajmowałem się innymi tematami, zajmowałem się innymi sprawami. Byłem dziennikarzem lokalnym, który pisał w Łodzi Wódzkiej Wyborczej o sporcie, bo zawsze właśnie chciałem być dziennikarem sportowym. Gdy ma się kilkanaście lat i co można wiedzieć, co się chce robić w życiu, jak się ma kilkanaście lat. W sensie wiedziałem wtedy już, że chciałbym pisać, bo już tak miałem jakieś tam z 10 lat. Robiłem notatki sportowe, analizę na kilka zdań w zeszycie zapisywałem składy, tabele, kartki, kto dostał, żółte, czerwone nawet, listę, tą klasyfikację najlepszych strzelców, po kolejce każdej robiłem, z telegazety skorzystałem, no bo wtedy internetu nie miałem, więc jakby ta chęć pisania była we mnie od zawsze, pisania o sporcie. I to mi się udało, potem poszedłem do działu miejskiego, pisałem o inwestycjach, tym właśnie jak się zmieniała Łódź, pisałem o samorządzie i o polityce i o różnych innych rzeczach. No ale skoro pisałem o Łodzi, to z czasem zacząłem też pisać o tym, że jest coraz więcej betonu, a coraz mniej drzew, bo coraz więcej osób na to zwracało uwagę. No i tak ja się też tym zainteresowałem. Porozmawiałem z jednym, drugim ekspertem. Dowiedziałem się, że aha, zmiana klimatu. Wszedłem w to więcej, bo tak niestety pracuję, że jak robię jakiś temat, to staram się go zagłębić i zrobić jak najlepiej. Tam widzisz te drzewa, które posadzili, umierają. Jedno, drugie, trzecie. Ja lubię takie upały. Się czuję w nich dobrze. Dla mnie to przeszkadza. Jak jest gorąco, to wiem, że jest lato, wiem, że jest fajnie i mogę tak sobie wtedy popalać na słonku i jest super. I dla mnie nie ma pogody, która jest za ciepła. Ale wiem, z czym to się wiąże dla klimatu, dla ziemi i dla innych ludzi, którzy są powiedzmy starsi i tak dalej. Więc osobiście niech będą upały, ale nie osobiście niech nie będą. Prosty przykład, patrz, zrobili remont ulicy w ramach rewitalizacji, super, że posadzili dużo drzewa, super, że są takie niskie jakieś tam krzewy, kwiaty, ale zrobili też taką tutaj kostkę na ulicy i tam powinien jechać teraz rowerzysta, tą kostką. Jedzie chodnikiem, o, zjechał chyba, tak, ale jedzie po tym nierównym, rower mu skacze, to jest niebezpieczne, może się w każdej chwili wywalić i wpaść pod samochód, pod autobus, więc większość rowerzystów w związku z tym jedzie bardziej bliżej środka ulicy, a jak jadą bliżej środka ulicy, to blokują pas ruchu dla samochodów i kierowca jest wkurzony, bo rowerzysta zabiera mu pas, ale rowerzysta nie ma wyjścia, bo jak ma jechać czymś takim, to przecież trzeba być w połowie samobójcą, żeby takim czymś jechać obok rozpędzonego samochodu. I dlatego mnie właśnie denerwują, bo takie rzeczy widzę tak na każdym kroku, właśnie jako ten, który tam, no to dziennikarz, który pisał przez lata o inwestycjach i o przestrzeniach właśnie publicznych i nie tyle, że ja jestem taki mądry, tylko po prostu rozmawiałem z 20-50 mądrymi osobami i słuchałem ich, wyciągałem wnioski, uczyłem się, a urząd się nie uczy, a urząd cały czas robi te same błędy i ma tak samo to wszystko w poważaniu, jak miał 10 lat temu i tak samo kłamie, że oni są otwarci na współpracę i rozmowę i że na pewno następnym razem to już zrobią inaczej. Podczas gdy przychodzi następny raz i robią dokładnie tak samo. O zmianie klimatu zacząłem pisać coraz więcej zawodowo i zapoznałem się z tym tematem i zauważyłem z jednej strony, że kurde, trochę mamy przerąbane i kurde podwójnie, to czemu tak mało o tym ludzie mówią i piszą? I pomyślałem, że w związku z tym okej, to jest być może dla mnie luka. No nie ma dziennikarzy, którzy właśnie by się tym zajmowali, że nie ma dziennikarzy, którzy są z tym skojarzeni. A skoro ja uważam ten temat za ważny i skoro widzę w nim potencjał i skoro no, uważam, że właśnie powinno się o nim mówić więcej, to jakby te wszystkie znaki popchały mnie w kierunku tego, żeby spróbować. Ale to nie było tak, że zapoznałem się z tematem kryzysu klimatycznego i uznałem, kurczę, muszę być dziennikarzem, który się tym zajmuje, bo podrę koszulę wszelkie tak i będę rzucał się w Sejmie tam blokować mównicę czy cokolwiek. No nie no, po prostu wiedziałem, że chcę spróbować czegoś innego. Postanowiłem spróbować z klimatem. W końcu uznałem, że warto spróbować zrobić coś właśnie w social mediach, spróbować siły tak bardziej samodzielnie i zobaczyć, czy w ogóle to, o czym ja będę pisał, to będzie ludzi interesowało. I okazało się, że tak, no bo tych osób obserwujących mnie zaczęło przybywać. I w związku z tym było coraz więcej pracy z tym i było coraz więcej pracy też w gazecie, więc trzeba było podjąć decyzję, że żegnam się z gazetą i chcę się skupić tylko na tym. A to ta decyzja zapadła dopiero jakieś półtora roku temu.
chciałbym właśnie być dziennikarzem, który zajmuje się klimatem i chciałbym z tego żyć i chciałbym, żeby mi ludzie z tego kojarzyli. Po prostu wolę być freelancerem, wolę sam sobie decydować, o czym będę pisał, kiedy będę pisał, z kim będę współpracował. No i jakby wszystko rozgrywa się też wewnątrz tylko i wyłącznie mojego sumienia. No ale też byłem po prostu ograniczony, bo w gazecie raczej nie napiszę, że politycy to idioci, a w mediach społecznościowych mogę. Więc jak uważam, że politycy to idioci, to chcę móc o tym pisać, chcę móc tak to w prosty sposób zakomunikować. No a gazeta wymaga jednak trochę innego języka. Ciężko jest być aż tak bezpośredni, można napisać konkretnie i dosadnie, ale no jednak w jakichś ramach, a w mediach społecznościowych sam sobie wyznaczam swoje ramy. Jak chcę po kimś pojechać, bo uważam, że zasługuje, to pojadę dokładnie takimi słowami, jakie mam w sercu, a nie takimi słowami, jakich powinienem użyć jako dziennikarz szanowanej gazety. Mieszkałem w starej kamienicy, za młodego kąpałem się w misce z wodą, która była podgrzewana w bojlerze. Mieszkałem tam na 30 metrach kilku z rodzicami i dwójką braci. Były problemy z opłacaniem czynszu przez rodziców, tak, były jakieś takie problemy finansowe, były problemy też zdrowotne, istotne w rodzinie, które sprawiły, że no, nie była to bardzo typowa rodzina, tak bym to określił. Matka musiała zapieprzać, żeby utrzymać trzech synów i ojca. To byłem trochę pozostawiony sam sobie i tak już mi chyba pozostało. Więc po prostu no jestem zwykłym kolesiem z bramy i piszę jak zwykły koleś. Myślę, że to może być ten powód, że jakby nie stoi za mną nie wiadomo jakie wielkie wykształcenie i obycie w świecie wyższych sfer, w świecie kultury i tak dalej, tylko jestem kolesiem, który jak miał 20 czy 25 lat chodził na imprezy, upijał się, jadł Chińczyka i wracał o 4 rano pijany do domu, pisze normalnie, pisze bez zadęcia, pisze po ludzku, pisze do ludzi i myślę, że to może być właśnie ta przyczyna, dlaczego chętnie mnie czytają. Umiem odnaleźć sedno, takie coś, co z tych powiedzmy 10 rzeczy, które omawiamy, jest tą rzeczą, która najbardziej dotyczy ludzi, najbardziej dotyczy ludzkich emocji, przeżyć, doświadczeń i jakby potrafię to wyciągnąć na wierzch i sprawi, że ludzie będą mieli do tego jakiś stosunek. Kiedyś byłem wielkim fanem Realu Madryt i mam tatuaż Realu i płakałem jak Raul González Blanco odchodził właśnie z Realu, bo byłem przekonany, że on tam skończy karierę i to był mój ukochany piłkarz. A tutaj mamy niekoszoną trawę w Parku Poniatowskiego w Łodzi. Na szczęście takich miejsc jest coraz więcej, bo urząd oczywiście no, pod presją, jakby pod naciskiem ludzi coraz bardziej rozumie, że wysoka trawa to coś dobrego, że tam się kryje wiele ważnych stworzeń i że ona pełni o wiele ważniejsze funkcje dla ekosystemu miejskiego niż ścięta na łyso trawa. Więc takie miejsca powstają i bardzo fajnie. Ale oczywiście to jest jedna z rzeczy, które są robione i wcale nie taka istotna, mając na uwadze, co mogą zrobić miasta. No ale fajnie, że chociaż takie rzeczy się dzieją. Choć pewnie nie wszystkim to odpowiada. Rozmawiałem kiedyś z urzędniczką właśnie z Urzędu Miasta, która mi opowiadała, że połowa ludzi, którzy dzwonią do urzędu, to zadowoleni, że właśnie taką trawę zapuszczają, a połowa narzeka, że jest za wysoka i że kleszcze i że jakieś inne wstrętne stworzenia się w niej kryją. No ale to nie chodzi o to, żeby każdemu dogadzała, chodzi o to, żeby miasto podejmowało takie decyzje, które są ważne. Bycie dziennikarzem klimatycznym jest ciężkie, ale satysfakcjonujące, tak bym to ujął. Ciężkie, dlatego że no, żeby zrobić taki post, to czytam pewnie 15 artykułów. Jak ułożyć to, żeby było najciekawsze i to jest no, mega obciążające. Do tego sam robię swoje grafiki, sam robię to wizualnie. Jest to bardzo czasochłonne. Czasami taki post, żeby zrobić, to po prostu cały dzień mi zajmuje. Działam sam, nie mam nikogo tam do pomocy, kto by mi właśnie jakieś grafiki przygotował, kto by mi jakiś research wstępny zrobił. Jest to satysfakcjonujące, bo skoro widzę, że ludzie to czytają, skoro widzę, że różne media chcą ze mną współpracować, skoro dzwonię do jakiegoś tam powiedzmy nie wiem, doktora czy profesora po raz pierwszy w życiu, a on mi mówi, a to kojarzę pana z Facebooka, no to jest to takie dające frajdę. Media działają na zasadach wolnego rynku, a żeby się utrzymać, to muszą mieć pieniądze, a żeby mieć pieniądze, to muszą mieć reklamodawców, a żeby mieć reklamodawców, to muszą współpracować z koncernami motoryzacyjnymi. Jakby nie obwiniam do końca mediów, że takie są, bo one są takie, bo taki mamy system. Jak ten system będzie tak wyglądał, jak będzie rządził kapitalizm,
jak będzie rządziła pogoń za pieniądzem, jak będzie rządziło przemienianie nas właśnie w jednostki, które mają myśleć tylko o samych sobie, to będziemy mieli takie media, to będziemy mieli takie społeczeństwo, to będziemy mieli takie media społecznościowe. Trzeba dojść do najgłębszego dlaczego. Czyli tym dlaczego właśnie nie jest, że bo media gonią za kasą, albo bo dziennikarze są głupi i mają gdzieś, albo bo ludzie są głupi i mają gdzieś. No nie, tym głębszym dlaczego jest to, że zrobiono z nas maszynki do mielenia pieniędzy, które mają myśleć egoistycznie, bo korzysta na tym kapitalizm. I to jest moje najgłębsze dlaczego. I jeżeli chcemy osiągnąć zmiany, to musimy najbardziej zmieniać to. No tu ci mogę pokazać właśnie na przykład, jak drzewa popadały, są po nich pozostałości. Była bardzo właśnie fajna aleja i po wichurze rok temu, no tutaj było powalone, wszystko zawalone było połamanymi drzewami. Nie dało rady przejść, to naprawdę wyglądało masakrycznie i aż jak byłem w tym parku, to mnie za serce chwyciło, bo kurczę, człowiek właśnie tutaj sobie biega, fajnie spędza czas, przyjemnie jest, super fajnie. Przychodzi, a tu Armagedon właśnie i z jednej strony no coś takiego właśnie bliskiego człowiekowi tak ucierpiało. Tutaj to całe właśnie puste pole, no to tak jak tam były drzewa i tu są drzewa, tak tutaj też były, a teraz jest puste, powycinane, bo wszystko właśnie się połamało. Czy świat się skończy i czy wszyscy spłoniemy? Takich rozmów ze znajomymi nie prowadzę. Jakby wciąż nie jestem optymistą, ale też widzę, że to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe i że no, to nie jest tak, że albo wszyscy spłoniemy, albo wszyscy będziemy żyć w jakiejś wielkiej miłości, kochając je we wspólnej wiosce hipisowskiej. Pomiędzy tymi dwoma scenariuszami jest 50 tysięcy innych i podążymy jednym z nich po prostu. I tak do tego podchodzę. Absolutnie nie wiem, co przyniesie przyszłość. Wiem, że nienawidzę polityków, wiem, że nienawidzę koncernów, nienawidzę tych korporacji, nienawidzę kapitalizmu w tej swojej głupiej pogoni za pieniądzem, nienawidzę tego, że zrobiono z nas indywidualistów i konsumentów, którzy mają być postrzegani przez portfel i kartę kredytową. I to są rzeczy też, jakby, które mnie napędzają w tym moim pisaniu i cieszę się, że właśnie jako dziennikarz mogę walczyć z tym debilnym systemem i próbować jakby zmieniać to, ale nie obarczam się tym, żeby ratować świat i żeby ratować Polskę i ratować społeczeństwo. Jak działać, gdy właśnie wojna, gdy pandemia, gdy inne rzeczy. A to mnie wkurza tym bardziej, że nie jest powiedziane, że kiedykolwiek będzie już lepiej. I że w związku z tym nie jest powiedziane, że kiedykolwiek klimat stanie się ważniejszy. On stanie się ważniejszy wtedy, gdy jeszcze bardziej dostaniemy po dupie, tylko że wtedy to już będzie za późno. I to mnie w tym najbardziej denerwuje, że jak było dobrze, to nie działajmy klimatem, no bo to kiedyś. Żyjmy tu i teraz i się cieszmy. Jak się zrobiło źle, nie działajmy na rzecz klimatu, no bo jest źle. Jak się obudzimy, że o kurczę, trzeba było działać na rzecz klimatu, no to będziemy mogli pocałować się w tyłki. Nigdy nie będzie kryzys klimatyczny najważniejszy, dopóki nie będzie za późno. Ile ludziom chciało się czytać o koronawirusie? Ile ludziom chciało się czytać o wojnie? Już nie ma relacji na żywo, minuta po minucie. Ludzie już tego też tak nie czytają. Przebijają się coraz wyżej inne tematy. Wojna spada niżej gdzieś tam w tych rankingach. No więc skoro nie pandemia, skoro nie wojna za naszą granicą potrafi utrzymać nas w uwadze dłużej niż 3 miesiące, no to co się dziwić, że kryzys klimatyczny, którego największe konsekwencje odczujemy za 50 czy 100 lat, czy jeszcze dłużej, jakby no, że z nim nie jest inaczej, nie? No bo po prostu to jest męczące, to obciąża psychikę i jakby się człowiek miał przyjmować cały czas pandemią, albo cały czas wojną, albo cały czas klimatem, no to jest prosta droga do depresji, zwątpienia w sens życia i załamania się totalnego. No to też nie jest przecież żadne wyjście, nie? Więc żeby jakoś znaleźć w tym środek, no to ludzie odrzucają te po prostu informacje. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, niektórzy po prostu nie wierzą, nie ufają i mają to gdzieś. A to z mediami też właśnie nie jest tak zero-jedynkowo, tak? No bo z jednej strony powinny trąbić cały czas, ale z drugiej strony to ludzie po 2 tygodniach powiedzieliby, ile można. Przecież mamy fajne lato, o co ci chodzi? Jak wyglądają wiadomości?
albo zwykła gazeta, tak? No masz w gazecie artykuł na taki temat i na taki. W wiadomościach masz temat 3 minuty o tym, temat 3 minuty o wojnie, 3 minuty o pandemii, 3 minuty o reformie szkolnictwa, 3 minuty o tym, że ktoś uratował 3 pieski. No więc to też takie idzie zwariować, tak? To w końcu co jest ważne i czemu gadamy o wszystkim przez 2-3 minuty. No więc jaka jest twoja główna motywacja na codziennie? Co daje ci siły, aby kontynuować taką typu pracę? Po co kontynuować? Znaczy, to teraz zabrzmi bardzo górnolotnie i wzniośle, ale no trudno, niech tak zabrzmi. Każdy z nas może sobie wybrać, czy chce być bardziej częścią problemu czy rozwiązania, czy chcę walczyć w imię dobra, czy stać po stronie zła. Jeżeli mogę, jeżeli się do tego nadaję, jeżeli ludzie to doceniają, zauważają i jeżeli mogę z tego żyć na tyle bezpiecznie finansowo, że nie muszę się martwić o to, żeby mieć co do garnka włożyć, no to chcę się skupiać na tym właśnie, co jest dobre i co może przynieść jakieś korzyści. A siłę daje to, że widzę, że to jednak ma sens. Że ludzie czytają, że tych osób, które mnie obserwują, przybywa. Mogę współpracować z ważnymi naukowcami, których cenię i oni cenią też moją pracę, że mogę współpracować z różnymi mediami, które też potrzebują takich treści i są nimi zainteresowane. W ciągu to 2-3 lata potrwało i mamy 1 000 000 osób, które ma fotowoltaikę. I te osoby w jakimś stopniu może kierują się klimatem, ale przede wszystkim kierują się tym, że to im się opłaca. Że będą mieli taniej, że ta inwestycja im się zwróci w ciągu kilku, jak dobrze pójdzie, lat. Tak? I o to chodzi właśnie z działaniem na rzecz klimatu. Żeby pokazywać ludziom, że to, co jest dobre dla klimatu, jest też dobre dla nich. Ale żeby tak było, to właśnie trzeba robić tę infrastrukturę. Tak naprawdę większość rzeczy, które jest robione z myślą o klimacie, jest robione z myślą o życiu naszym tu i teraz i poprawę naszą jakość życia tu i teraz. I tak do tego trzeba podchodzić. I taką swoją rolę właśnie postrzegam. No, chyba tyle. Szymon, było super. Dajcie nam like, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i do zobaczenia następnym razem. Ale jestem zmęczony. Ja też. Trzeba odpocząć. Okay, so just take me to the place where I can eat a falafel.